Dzień dobry. I don't know about you. Nie wiem, jak jest u was. But there are some days in my life where I can show incredible patience. Zdarzają się takie dni w moim życiu, kiedy stać mnie na niezwykłą cierpliwość. And before you begin to doubt me, there are also many days when you would think I don't even know the definition of the word. Ale zanim zaczniecie wątpić, to powiem wam, że również zdarzają się takie dni, kiedy wydaje się, jakbym zupełnie zapomniał znaczenia tego słowa. The days where I don't even know the word are much more often than the days I know. I te dni, kiedy zapominam, co to znaczy być cierpliwym, zdarzają się znacznie częściej niż te, których rzeczywiście pamiętam o tym. For example, if you put me behind the wheel of a car, all patience goes away. Na przykład, kiedy zasiądę za kierownicą samochodu, to wtedy cała cierpliwość odchodzi. Now, I'm not as bad as some Polish people. A jednak no, nie idzie mi aż tak źle jak niektórym Polakom. Sometimes I wonder if they make brake pedals in Polish cars. Zastanawiam się czasami, czy w polskich samochodach nie brakuje niektórym pedału hamulca. But for me, I talk to the cars around me. Ale ja mam tak, że czasami przemawiam do tych samochodów, które są dookoła. Usually telling them all of the things that they are doing wrong. I zazwyczaj mówię im te wszystkie rzeczy, które źle robią. There are just some times in our lives when sin takes over. I zdarzają się takie sytuacje w naszym życiu, kiedy grzech przejmuje kontrolę. Even when we know that we have the promises of God. Nawet jeśli wiemy o tym, że mamy Boże obietnice. Then there are times in our lives when we fall back into the sins of our past. To jednak zdarzają się takie chwile w naszym życiu, kiedy wracamy do grzechów przeszłości. For Abraham, he had just witnessed the complete destruction of the cities of Sodom and Gomorrah. W przypadku Abrahama było to, jak dopiero co był świadkiem totalnego zniszczenia miast Sodomy i Gomory. In these two cities there was not a single righteous person except for Lot. I w obu tych miastach nie znalazła się żadna sprawiedliwa osoba oprócz Lota. But for Lot, Abraham's nephew, his story does not end very well. Natomiast dla Lota, czyli siostrzeńca Abrahama, ta historia jednak nie skończyła się zbyt dobrze. He falls into some very deep sins. On popadł w bardzo głęboki grzech. And for Abraham, he falls back into the sins of his past. Natomiast w przypadku Abrahama, on też popada w pewne grzechy swojej przeszłości. This is what we see in Genesis chapter 20. Widzimy tutaj taką sytuację w Księdze Rodzaju w rozdziale 20. In the beginning verses we feel like we've been here before. I czytając te pierwsze wersety nagle uświadamiamy sobie, już byliśmy w takiej sytuacji wcześniej. This is what it says in Genesis chapter 20 verses 1 and 2. I tak jest napisane w Rodzaju 20, 1 i 2. Potem Abraham wyruszył stamtąd do ziemi południowej i zamieszkał między Kadesz a Szur. I był przybyszem w Gerarze. Tam Abraham powiedział o swej żonie Sarze. Ona jest moją siostrą. Dlatego Abimelek, król Geraru, posłał po Sarę i wziął ją. Abraham had done this exact same thing in Egypt. Abraham dopuścił się dokładnie tej samej rzeczy w Egipcie. And it happened right after God gave him the promises that he received. I wtedy zdarzyło się to dokładnie po tym, jak otrzymał od Boga obietnicę. And now he does it again just after God gives him the promise of a son. I tutaj znowu się to dzieje zaraz po tym właśnie, jak otrzymał tą obietnicę syna. The first time he walked away from Egypt just full of shame and guilt. Za pierwszym razem odchodził z Egiptu pełny wstydu i poczucia winy.
And apparently he did not learn his lesson. Ale jak wygląda na to, że niestety nie za bardzo odrobił swoją lekcję, zadanie domowe. I'm sure most of you know that there are certain sins in our lives that we are each vulnerable to. I myślę, że zgodzimy się, że są takie grzechy w naszym życiu, do których jesteśmy jakoś, jak szczególnie nam łatwo w nie popaść. Or to put it the way that the writer of Hebrews says it, sins that cling so closely. Albo tak jak autor listu do Hebrajczyków napisał, że są takie grzechy, które tak łatwo do nas przylegają. For Abraham, his clinging sin was to trust in himself and not God. Dla Abrahama tym grzechem było pokładanie ufności w sobie samym, a nie na Bogu. Yes, he did believe God and his promises. Oczywiście zgadza się, Abraham ufał Bogu i jego obietnicom. But sometimes he also believed that God needed his help. Ale jednak zdarzało się, że Abraham myślał, że Bóg trochę potrzebuje jego pomocy. It's like he was saying, God, I trust you, but I just want to make sure. To jest tak, jakby mówił Bogu, Boże, ufam ci, ale ja po prostu chcę się upewnić. Relying on ourselves for anything is sinful. I pokładanie nadziei w sobie samym jest jednak grzeszne. It shows that we really don't trust God the way that we might think. To pokazuje, że nie ufamy jednak Bogu w takim stopniu, jak myślimy. And this should have no place in the life of a believer. I to nie powinno mieć miejsca w życiu wierzącego. Especially if they want to be used by God for his glory. A szczególnie jeśli taka osoba ma pragnienie, aby być użyta przez Boga dla jego chwały. And so now Abraham's wife Sarah is with another man. I teraz jesteśmy w sytuacji w tej historii, kiedy żona Abrahama, Sara, znajduje się z innym mężczyzną. And Abraham is experiencing some sleepless nights. I Abraham przeżywa trochę takich bezsennych nocy. Of course for us we have the completed Bible, so we know how this ends. Oczywiście z naszej perspektywy, znając całą Biblię, wiemy, jak to się zakończy. We know that God does not allow Abraham's sin to end with tragedy. Wiemy, że Bóg nie pozwoli, aby grzech Abrahama zakończył się jakąś tragedią. And God had made a personal covenant agreement with Abraham. Ponieważ Bóg wziął takie osobiste przymierze zawarł z Abrahamem. And Abraham's faithlessness could not stop this promise. I niewierność Abrahama nie mogła tego zatrzymać. So this is what God said in Genesis chapter 18 verse 14. I tak mówi Bóg w Księdze Rodzaju 18:14. Czy jakakolwiek rzecz jest za trudna dla Pana? W przyszłym roku o tej porze wrócę do ciebie, a Sara będzie miała syna. And so God comes to the king Abimelech in a dream. I w tamtej sytuacji Bóg przychodzi do króla Abimeleka we śnie. And now in Genesis chapter 20, verses 3 and 5 it says this. I właśnie w wersetach 3 do 5 rozdziału 20 jest napisane tak. Lecz Bóg przyszedł do Abimeleka we śnie w nocy i powiedział mu: umrzesz z powodu tej kobiety, którą wziąłeś, bo ona ma męża. Ale Abimelek jeszcze nie zbliżył się do niej i powiedział: Panie, czy zabijesz też lud sprawiedliwy? Czy on sam nie mówił mi: ona jest moją siostrą? I czy ona również nie mówiła: on jest moim bratem? Uczyniłem to w prostocie mego serca i z czystymi rękami. Sometimes I miss very obvious things happening around me. Czasami zdarza mi się nie zwrócić uwagi na pewne oczywiste rzeczy, które się dzieją dookoła mnie. I think the king was a little bit like me in this way. Myślę, że ten król był troszkę podobny do mnie w tej sytuacji. But even I can understand you're a dead man. Ale nawet ja jestem w stanie zrozumieć to stwierdzenie: jesteś martwym człowiekiem. God has his attention. W ten sposób Bóg złapał uwagę tego króla. In this case, his hands were clean.
W tej sytuacji on miał czyste ręce. He had not slept with Sarah. Jeszcze z nią się nie przespał. But it's God who says that he stopped Abimelech from doing anything. I to właśnie Bóg zatrzymał Abimelecha przed uczynieniem czegokolwiek. This is what it says in verses 6 and 7. Tak mamy napisane w wersetach 6 i 7. Wtedy Bóg powiedział mu we śnie: wiem, że uczyniłeś to w prostocie swego serca, dlatego powstrzymałem cię, abyś nie zgrzeszył przeciwko mnie i nie dopuściłem, abyś jej dotknął. Teraz więc zwróć żonę mężowi, bo on jest prorokiem i będzie się modlił za ciebie, a będziesz żył. Jeśli jej nie zwrócisz, wiedz, że na pewno umrzesz, ty i wszystko, co jest twoje. God knows everything and he is all powerful. Bóg wie wszystko i ma wszelką moc. This is why Abimelech was still innocent. W tej sytuacji Abimelech nadal był niewinny. And so our list of sins would be much longer if it was not for God. Lista grzechów, których byśmy się dopuścili, byłaby znacznie dłuższa, gdyby Bóg jakoś nie zainterweniował. Have you guys ever seen this meme before? Widzieliście ten mem wcześniej? It's a woman holding a dog's face. To jest kobieta, która tak trzyma psa za pysk. But it may be so that he doesn't bark or something like this. Może chodzi o to, żeby po prostu on nie szczekał. And the caption says that the woman is the Holy Spirit and we, or me, is the dog. I podpis po angielsku jest taki, że ona, ta kobieta, reprezentuje Ducha Świętego, a tym psem jakby jestem ja, czy ktoś z nas. Sometimes this is what the Holy Spirit has to do to us. Czasami Duch Święty musi właśnie zrobić coś takiego w naszym życiu. Sometimes we just need him to keep our mouth shut. Czasami potrzebujemy go, żeby po prostu utrzymał nasze usta przed otwarciem się. Sometimes we need him to just keep us from doing something really dumb. Czasami potrzebujemy go, żeby nas powstrzymał przed zrobieniem czegoś bardzo głupiego. For me, maybe more often than you. Możliwe, że dla mnie nawet częściej niż w waszym przypadku. But here in this story we begin to see that God can stop us even from doing terrible things. Natomiast w tej historii zaczynamy właśnie dostrzegać to, że Bóg może nas zatrzymać nawet przed zrobieniem czegoś bardzo złego. All because he is going to keep his promise. A to wszystko dlatego, że on utrzyma obietnice, które dał. And something interesting about verse 7 that we saw. I jest coś ciekawego na temat tego wersetu 7, który czytaliśmy. Is that this is the first use of the word prophet in the entire Bible. Że jest to pierwsze miejsce, w którym zostało użyte słowo prorok w Biblii. And as we've looked through Abraham's life, we've seen him play the role of prophet several times. I my, obserwując życie Abrahama, rzeczywiście widzimy kilka sytuacji, kiedy on pełni rolę takiego proroka. Especially in the way that he prays for other people. Przede wszystkim w takich sytuacjach, kiedy on modli się za innych ludzi. So this king's only hope were the prayers of the prophet Abraham. No więc w tej sytuacji jedyną nadzieją tego króla była modlitwa proroka Abrahama. But first the story holds much irony. Ale jednak ta historia ma w sobie dużo ironii. We have Abimelech, this pagan king who is acting more righteously than Abraham. Mamy tutaj Abimelecha, pogańskiego króla, który zachowuje się w zasadzie bardziej sprawiedliwie niż sam Abraham. And this is what he says in verses 9 and 10. I on mówi tak w wersetach 9 i 10. Potem Abimelech wezwał Abrahama i powiedział mu: co nam uczyniłeś? W czym zgrzeszyłem przeciwko tobie, że sprowadziłeś na mnie i na moje królestwo tak wielki grzech? Postąpiłeś ze mną tak, jak nie należy postępować. Abimelech zapytał jeszcze Abrahama: co wiedziałeś, że tak postąpiłeś? Abimelech believed that this lie had risked the lives of many people and not just his own. Abimelech miał przekonanie, że to kłamstwo Abrahama postawiło
w dużym ryzyku życie wielu ludzi w tym królestwie, nie tylko jego własne. Abraham was given opportunity to repent to this king, but he fails. I w tej sytuacji Abraham, jest mu dana szansa, żeby niejako trochę odpokutował ten grzech, się jakby trochę przyznał do błędu, ale jednak nie wykorzystuje jej. Instead, his response is just this weak excuse. Ale no niestety jego odpowiedzią jest taka bardzo prosta, słaba wymówka. This is what it says in verses 11 through 13. I tak mamy napisane w wersetach 11 do 13. Abraham odpowiedział, bo myślałem, na pewno nie ma w tym miejscu bojaźni Bożej i zabiją mnie z powodu mojej żony. Zresztą ona naprawdę jest moją siostrą, córką mego ojca, choć nie córką mojej matki. I została moją żoną. Gdy więc Bóg wyprawił mnie na wędrówkę z domu mego ojca, powiedziałem do niej, oto przysługa, jaką mi wyświadczysz. W każdym miejscu, do którego przyjedziemy, mów o mnie, to jest mój brat. Abraham was wrong about this city and its king. Więc Abraham był w błędzie na temat tego miasta i jego króla. They did actually fear God. Oni faktycznie mieli bojaźń Bożą. The real sin was in Abraham's own heart. Prawdziwy grzech leżał w sercu Abrahama. Because he was the one who did not properly fear God. Ponieważ to on stał się tą osobą, która nie oddała Bogu tej należnej bojaźni. And here again we see that there is no mere human being that could be the promised son that would crush Satan's head. Excuse me? We see that this can't be the promised son who would crush Satan's head. Aha, i widzimy, że w takim razie nie może być to taki zwykły człowiek, który jako obiecany syn miałby zmiażdżyć głowę szatana. The one who would reverse the fall of humans that happened in Genesis chapter 3. Ten, który miałby odwrócić upadek człowieka, który wydarzył się w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju. It shows that the world needs a perfect savior. To pokazuje, że świat potrzebuje zbawiciela, który jest doskonały. And Abraham's lie had caused him to lose the opportunity to share about God with this pagan king and his city. I w zasadzie przez to kłamstwo Abraham stracił szansę, żeby właśnie zaświadczyć o Bogu dla tego pogańskiego króla i jego miasta. We cannot expect God to fully use us if we are living a life of sin. Nie możemy oczekiwać, że Bóg nas w pełni użyje, kiedy prowadzimy życie w grzechu. Or a life of not trusting God. Albo życie, w którym nie pokładamy pełnego zaufania w Nim. This is what the Puritan John Owen says. I John Owen, taki purytanin, powiedział coś takiego. He says, be killing sin, or sin will be killing you. Zabijaj grzech, bo jak nie, to grzech zabije ciebie. Some people are so attached to the world that they just won't let go of it. Czasami ludzie są tak bardzo przywiązani do tego świata, że nie chcą go puścić. We saw this last time in Genesis with the man Lot. Ostatni raz widzieliśmy to w Księdze Rodzaju w przypadku Lota. For others, they allow sin to take away their opportunity to talk about God with people. Dla innych mogą być to sytuacje, kiedy pozwalają grzechowi zabrać im właśnie te sytuacje, kiedy mogą innym powiedzieć o Bogu. So this is here as a warning to each and every one of us. Więc w tym miejscu to jest takie ostrzeżenie dla każdego z nas. It is possible for the righteous to become ineffective because of their sin. Że jest taka możliwość, że sprawiedliwy stanie się nieefektywny w wygłoszeniu Ewangelii, dzielenia się o Bogu z powodu swojego grzechu. May God help us. Niech nam Bóg pomoże. But by God's grace, Abraham's life became one of deeper dependence on God after this moment.
Natomiast tylko dzięki Bożej łasce życie Abrahama stało się jednak takie bardziej ugruntowane w zaufaniu Bogu od tego momentu. And by God's grace, Abraham was blessed even despite his unfaithfulness to God. I dzięki Bożej łasce życie Abrahama było nadal błogosławione nawet pomimo jego niewierności wobec Boga. This is what it says in verses 14 through 16. I tak jest napisane w wersetach od 14 do 16. Wtedy Abimelek wziął owce i woły oraz służących i służące i dał Abrahamowi i zwrócił mu jego żonę Sarę. I Abimelek powiedział: oto moja ziemia jest przed tobą, zamieszkaj, gdzie ci się podoba. A do Sary powiedział: dałem twemu bratu 1000 srebrników. Oto on jest zasłoną twoich oczu u wszystkich, którzy są z tobą i u wszystkich innych. O tym Sara została pouczona. Abraham was actually given residency in Canaan. Więc w zasadzie Abraham tutaj otrzymuje taką możliwość swobodnego zamieszkania w Kanaanie. And now all of his fear of living here was removed. Więc w zasadzie cały strach tego, że znajdował się tam, powinien być usunięty. And God's power is on full display for him to see. I dla niego samego też pełnia Bożej mocy zostaje uwidoczniona. This is what it says in verses 17 and 18. I tak mamy w kolejnych dwóch wersetach napisane. Wtedy Abraham modlił się do Boga i Bóg uzdrowił Abimeleka, a także jego żonę i jego służące, i one rodziły. Pan bowiem zamknął wszystkie łona domu Abimeleka z powodu Sary, żony Abrahama. This was a picture of what was to come. To był pewien obraz tego, co miało nastąpić. Old Testament scholar Ian Duguid writes this about this story. I taki pewien uczony Starego Testamentu, Ian Duguid, powiedział coś takiego: zdolność Boga do wykorzystania nawet naszych grzechów do własnych celów pokazuje, że nie kocha nas tylko za wielkie rzeczy, które możemy dla Niego zrobić. Sometimes we think God would love us more if we could do something incredible for Him. Czasami może nam się wydawać, że Bóg jakoś będzie nas bardziej kochał za te niezwykłe rzeczy, które dla Niego uczynimy. But the Bible is more focused on God making our heart more like His. Ale Biblia jednak skupia się bardziej na tym, że Bóg chciałby, aby nasze serca były bardziej jak Jego i kształtuje je. And to help us see that we need Him every moment of every day. I abyśmy pamiętali, wiedzieli o tym, że potrzebujemy Go w każdej chwili naszego życia. In fact, Ian Duguid continues in this quote. I właściwie mamy tutaj kolejny cytat właśnie tego pana. Czyli jednym ze sposobów, w jaki Bóg to czyni, jest pokazanie nam i innym naszego grzechu. Często będzie to zawstydzające, zwłaszcza jeśli zajmujemy stanowiska chrześcijańskich przywódców, ale w ten sposób daje nam okazję do publicznej pokuty, do mówienia wprost o Ewangelii, która jest jedyną nadzieją dla grzeszników takich jak my. I am a sinner in need of grace. Jestem grzesznikiem i potrzebuję łaski. Among many sins in my life, I struggle with things like anger. Spośród wielu grzechów w moim życiu zmagam się na przykład z gniewem. There are times when I am jealous, I am full of pride. Czasami jestem zazdrosny albo pełny pychy. I've struggled with lust and selfishness. Zmagam się z pożądliwością i z takim egoizmem. Every sin in the Bible. Każdy grzech, który jest w Biblii. And it all comes from one place. I to wszystko pochodzi z jednego miejsca. That I make myself into an idol. Że z siebie robię bożka. So this is why I need God to save me. Dlatego właśnie ja potrzebuję Boga, aby mnie zbawił. I can't do it on my own. Nie mogę zrobić tego sam dla siebie. So to my church. Więc dla mojego kościoła. I'm sorry. Mówię przepraszam.
Especially after last week when so many kind words were said about my family and I. Szczególnie po tym zeszłym tygodniu, kiedy tak wiele ciepłych słów było powiedziane o mnie i mojej rodzinie. And I wish that I was more worthy of being able to stand here and share God's word with you. I życzyłbym sobie, abym mógł być bardziej godny tego, aby stać tutaj przed wami i dzielić się Bożym Słowem. So again, I'm sorry. Więc znowu mówię, przepraszam. And to my family, my wife, my daughters. I również wobec mojej rodziny, mojej żonie i córek. I'm sorry. Przepraszam. They have loved me better than anybody ever could. One mnie kochają bardziej niż ktokolwiek mógłby. And yet I let them down every single day. A jednak zawodzę je każdego dnia. But most importantly, to my God, I'm sorry. Ale co jest najważniejsze, mojemu Bogu mówię przepraszam. This is the kind of response Abraham should have. To jest odpowiedź, jaką Abraham powinien był mieć. This is the kind of response that leaders in the church should have. To jest rodzaj odpowiedzi, jaką liderzy w kościele powinni mieć. This is what kind of response husbands and fathers should have. Taką odpowiedź również powinni mieć mężowie i ojcowie. It all starts with us. To wszystko rozpoczyna się od nas. The good news is that God is good and merciful and gracious to his sinful children. Dobrą nowiną jest to, że Bóg jest łaskawy, miłosierny i kochający dla swoich grzesznych dzieci. So may he continue to work in my heart and in yours. I niech dalej pracuje w moim sercu i w waszym. To make us more like him. Abyśmy stawali się bardziej podobni do niego. And then may we praise God with everything that we have. I abyśmy uwielbiali Boga w każdy sposób, w jaki możemy. Because of who he is and what he's done for us. Ze względu na to, kim on jest i co dla nas zrobił. Because for those who are in Christ, we have the opportunity to be the light of the world. Ponieważ my, będąc w Chrystusie, możemy i mamy okazję być światłością świata. But our light becomes less bright because of our sin. Ale to nasze światło staje się ciemniejsze, kiedy jest grzech w naszym życiu. Especially if it goes unconfessed to God. Szczególnie jeśli pozostaje niewyznany Bogu. God works to bring back that light in so many different ways. I Bóg pracuje nad tym, żeby przywrócić to światło na różne sposoby. Sometimes it's through our failures if we learn from them. Czasami nas uczy przez nasze upadki. Other times it's through things like trials in our lives. Zdarzają się też trudności, wyzwania, które nas tego uczą. It's these things that should cause us to see ourselves as we truly are. I właśnie takie sytuacje powinny nas skłaniać do tego, abyśmy postrzegali siebie takimi, jakimi naprawdę jesteśmy. And to cause us to run to our God in confession and then in greater faith. I tym bardziej powinny nas zachęcać, abyśmy biegli do Boga i abyśmy to wyznali w wierze. In fact, we have an example of that in Psalm 119, verses 67 and 71. I mamy tego wspaniały przykład w Psalmie 119, wersety 67 i 71. Zanim doznałem utrapienia, błądziłem, lecz teraz przestrzegam Twego słowa. Dobrze to dla mnie, że zostałem uciśniony, abym się nauczył Twoich praw. We have seen this in the life of Abraham and those who came before him. Widzieliśmy to w życiu Abrahama i tych, którzy byli przed nim. But starting in Genesis chapter 21, we begin to see Abraham's light shine brighter than ever. Ale właśnie w 21 rozdziale Księgi Rodzaju widzimy, jak to światło Abrahama jest jaśniejsze niż kiedykolwiek. We have seen some incredible examples of God showing his grace in this book. Widzieliśmy w tej księdze, jak Bóg pokazywał w niezwykły sposób swoją łaskę i miłość.
It's the same grace that sent Jesus to earth. To jest ta sama łaska, która posłała Jezusa na ziemię. It's the same grace that offers salvation to the world. To jest ta sama łaska, która oferuje zbawienie światu. So Genesis chapter 21 starts with God faithfully keeping the promise that he made to Abraham. I ten rozdział 21 rozpoczyna się od Boga, który wiernie trzyma się swoich obietnic. A Pan nawiedził Sarę i jak powiedział, i uczynił Pan Sarze, jak zapowiedział. Sara poczęła bowiem i urodziła Abrahamowi syna w jego starości, w tym czasie, który przepowiedział mu Bóg. God told Abraham that Sarah was going to have a son, and she did. Bóg powiedział Abrahamowi, że Sara będzie miała syna, i tak się stało. Just as he said he did. Dokładnie tak, jak powiedział. Now they know God has been faithful in every detail of their lives. Teraz oni wiedzą, że Bóg jest wierny w każdym szczególe w ich życiu. God is true to his word. Bóg zachowuje prawdę wobec swojego słowa. This is what it says in Matthew chapter 5 verse 18. Tak jest napisane w Ewangelii Mateusza 5:18. Zaprawdę bowiem powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z prawa, aż wszystko się wypełni. And then Paul writes this in 2 Corinthians chapter 1 verse 20. A później apostoł Paweł w 2 Koryntian 1:20 pisze tak: Ile jest bowiem obietnic Boga, w nim są tak i w nim są amen, ku chwale Boga przez nas. And this means that you and I can trust every single word that God says. I dla nas to oznacza, że ty i ja możemy ufać każdemu słowu, które Bóg wypowiedział. Because this is what it means to be in Christ. Ponieważ to jest to, co właśnie znaczy być w Chrystusie. Again, is anything too difficult for the Lord? I znowu, czyż cokolwiek jest za trudne dla Boga? This is what it says in Genesis chapter 21, verses 3-5. I tak mamy napisane w rodzaju 21, 3-5. Abraham nadał swemu synowi, który mu się urodził, którego mu urodziła Sara, imię Izaak. I Abraham obrzezał swego syna Izaaka, gdy ten miał 8 dni, jak mu Bóg rozkazał. A Abraham miał 100 lat, gdy mu się urodził jego syn Izaak. The name Isaac means laughter. Imię Izaak oznacza śmiech. Meaning that God has made Abraham go from sin to laughter. I to pokazuje taki właśnie proces, przez jaki Bóg przeprowadził Abrahama od grzechu do śmiechu. This is what God's chosen name because of both Abraham and Sarah laughing when God made this promise to them. I to też było takie wybrane imię ze względu na to, że reakcją Abrahama i Sary na to, co im Bóg mówił, był śmiech, po prostu aż takie niedowierzanie. And now Sarah's laugh becomes one of absolute joy. A teraz śmiech Sary zmienia się w taki śmiech niezwykłej radości. This is what it says in verses 6 and 7. I tak jest napisane w wersetach 6 i 7. Wtedy Sara powiedziała: Bóg dał mi powód do śmiechu. Ktokolwiek o tym usłyszy, będzie się śmiał ze mną. I dodała: Kto by powiedział Abrahamowi, że Sara będzie karmiła piersią dzieci, gdyż urodziłam mu syna w jego starości. This is the son who will inherit the promises of God. To jest ten syn, który odziedziczy obietnice Boże. So grace was literally just falling upon all of them. Więc łaska dosłownie się wylewała na nich wszystkich. Again, God had kept his word. I znowu, pamiętajcie, Bóg dotrzymuje swoich słów. And their faith was growing deeper. I również ich wiara wzrastała. Unfortunately, there is a dark side to this birth. Niestety też jest pewna ciemna strona tych narodzin. Now it's official that Abraham's firstborn son Ishmael would not be his heir. Okazuje się, że pierworodny syn Abrahama, czyli Ismael, jednak nie będzie jego dziedzicem. And so 3 years passed between verse 7 and verse 8. Więc 3 lata minęły między wersetem 7 a 8. And Ishmael is now a teenager. A Ismael jest teraz nastolatkiem. And
Any parents of teenagers know this is when the fun really starts. I oczywiście każdy rodzic nastolatka wie, że wtedy się zaczyna prawdziwa zabawa. This is what it says in verses 8 through 10. I tak jest napisane w wersetach 8 do 10. Dziecko rosło i zostało odstawione od piersi i Abraham wyprawił wielką ucztę w dniu odstawienia Izaaka. Gdy Sara zobaczyła syna Egipcjanki Hagar, którego ta urodziła Abrahamowi, szydzącego, powiedziała do Abrahama: wyrzuć tę niewolnicę i jej syna, bo syn tej niewolnicy nie będzie dziedziczyć z moim synem Izaakiem. Here Ishmael laughs at Isaac. Tutaj Ismael śmieje się z Izaaka. And what we say, the mama bear comes out in Sarah. I to możemy tak powiedzieć, że taka niedźwiedzica wychodzi z tej Sary. Paul writes in Galatians that Ishmael actually persecuted Isaac. Apostoł Paweł w liście do Galacjan pisze, że właściwie Ismael jakby prześladował Izaaka. Because he's feeling this jealousy at having been replaced. Ponieważ on odczuwa taką zazdrość przez to, że został zastąpiony Izaakiem. Of course, there's no reason for us to think that this laughter was violent in any way. Oczywiście nie możemy tutaj zakładać, że to był jakiś śmiech przepełniony agresją. But Sarah believed that this was just the beginning of a long process. Ale Sara ma przeczucie, że to jest początek czegoś dłuższego. And of course we have seen that Sarah really has never cared for Hagar and Ishmael. No i również widzimy, że Sara jakoś nigdy za bardzo się nie troszczyła o Hagar i jej syna. And now she shows that she really doesn't care what happens to him. A w tym momencie pokazuje, że naprawdę nie obchodzi ją, co się z nimi stanie. And of course Abraham is broken over all of this. Oczywiście Abraham jest po prostu złamany, taki rozdarty w tej sytuacji. But in another act of grace, God steps into the situation. Natomiast Bóg w kolejnym akcie łaski pojawia się w tej sytuacji. This is what it says in verses 12 and 13. I tak mamy napisane w wersetach 12 i 13. Wtedy Bóg powiedział do Abrahama: niech ci nie będzie przykro z powodu chłopca i twojej niewolnicy. Posłuchaj wszystkiego, co Sara mówi do ciebie, bo w Izaaku będzie nazwane twoje potomstwo. Syna zaś tej niewolnicy również uczynię narodem, bo jest on twoim potomstwem. Again, God makes another promise. I tutaj ponownie Bóg wypowiada obietnicę. Because even though Isaac is the promised son, Ishmael would also become a great nation. Bo chociaż to Izaak jest tym oczekiwanym synem, tym obiecanym, to jednak Ismael, z niego też powstanie naród. God is just graciously cleaning up the mess that Abraham created. Bóg łaskawie oczyszcza ten bałagan, który Abraham stworzył. And he was causing his good and perfect will to win. I on sprawia, żeby jego dobra, doskonała wola zwyciężyła. Because this is what God does. Ponieważ to jest to, co Bóg robi. If we didn't have trials in our lives, we would just have really shallow faith. Gdybyśmy nie mieli jakichś trudności i prób w naszym życiu, to nasza wiara byłaby bardzo płytka. And we would not be nearly as happy as we might think. I pewnie nie bylibyśmy aż tak szczęśliwi, jak nam by się wydawało. Because God works through the difficult times in our lives in order to mature our faith. Ponieważ Bóg działa przez te trudne sytuacje w naszym życiu, żeby nasza wiara dojrzała. Because in the morning, Abraham sends off Hagar and Ishmael into the wilderness. I porankiem Abraham wysyła Ismaela i Hagar na pustynię. And it's there in the wilderness that God speaks again to them. I tam na tej pustyni Bóg przemawia ponownie. This is what it says in verses 17 through 20. I tak mamy napisane w wersetach 17 do 20. Bóg usłyszał głos chłopca i anioł Boga zawołał na Hagar z nieba: co ci jest, Hagar? Nie bój się, bo Bóg usłyszał głos chłopca tam, gdzie jest. Wstań, podnieś chłopca i weź go za rękę, bo uczynię go wielkim narodem. Wtedy Bóg otworzył jej oczy i zobaczyła studnię z wodą. Poszła więc, napełniła bukłach wodą i dała chłopcu pić. I Bóg był z chłopcem, urósł i mieszkał na pustyni i stał się łucznikiem. Grace was falling again on them. I ponownie łaska na nich spływała. Because this separation left Isaac free to live in the promises
of a special relationship with his God. Ponieważ ten moment oddzielenia pozwolił Izaakowi żyć jakby w pełni tych Bożych obietnic. And God's hand of protection was over Ishmael all of his life. Natomiast nad Ismaelem była Boża ręka, taka ochrona przez całe jego życie. And then the chapter ends with another meeting between Abraham and King Abimelech. I rozdział kończy się ponownym spotkaniem Abrahama z królem Abimelekiem. And this time things went differently for them. Tym razem sprawy potoczyły się trochę inaczej. This is what it says in verses 22 through 24. I tak mamy napisane w wersetach 22 do 24. W tym czasie Abimelek wraz z dowódcą swego wojska Pikolem powiedział do Abrahama: Bóg jest z tobą we wszystkim, co czynisz. Teraz więc przysięgnij mi tu na Boga, że nie postąpisz zdradliwie wobec mnie, ani mego syna, ani mego wnuka, ale według miłosierdzia, które ci okazałem, postąpisz ze mną i z ziemią, w której jesteś przybyszem. Abraham odpowiedział: Przysięgam. So Abraham goes from guilty and ashamed to now having a positive testimony for God's name. Więc zaczęło się od tego, że Abraham był winny i pełny wstydu, a teraz już może być takim Bożym świadectwem działania. Because even this pagan king sees that God is with Abraham. Ponieważ nawet ten pogański król zauważył, że Bóg był z Abrahamem. This is what it says in verses 31 through 34. I mamy napisane tak w wersetach 31 do 34. Dlatego nazwano to miejsce Berszeba, bo tam obaj sobie przysięgli. Tak zawarli przymierze w Berszebie. Potem Abimelek i Pikol, dowódca jego wojska, wstali i wrócili do ziemi Filistynów. Abraham zaś zasadził drzewa w Berszebie i wzywał tam imienia Pana, Boga Wiecznego. I Abraham gościł w ziemi Filistynów przez wiele dni. A tree is a really common illustration in the Bible to mean bearing fruit and success. I drzewo w Biblii jest takim popularnym symbolem wydawania owoców i sukcesu. And this is where Abraham called upon the name of the Lord, the everlasting God. I to również było miejsce, w którym Abraham wzywał imienia Pana, Boga Wiecznego. He now understood that God's plans cannot be stopped even by our sin. I właśnie tam Abraham zrozumiał, że Boże plany nie mogą być jakoś popsute przez nasze złe zachowanie. Again, oftentimes faith does not grow the way that we think it will. I właśnie często tak jest, że wiara rośnie inaczej niż nam by się wydawało. It grows in the times that are unpredictable in our lives. Ona rośnie wtedy, kiedy są takie nieprzewidywalne okoliczności w naszym życiu. God brings faith in his sovereignty and control. I Bóg przyprowadza tą wiarę w jego suwerenności i kontroli. And it is then that we faithfully follow Christ. I właśnie wtedy możemy wiernie podążać za Chrystusem. This is a process where God just pours out mercy after mercy into our lives. To jest ten proces, w którym Bóg wlewa swoje miłosierdzie za miłosierdziem w naszym życiu. And we're going to continue to see this exact thing in the life of Abraham and his family. I będziemy dalej widzieć właśnie dokładnie tą samą rzecz w życiu Abrahama i jego rodziny. The fact that God takes broken, sinful people and makes them whole through faith in him. To, że Bóg bierze takich złamanych, grzesznych ludzi i wypełnia ich, i sprawia, że żyją dla niego. And through them he keeps his promises. I przez nich również dotrzymuje swoich obietnic. Would you pray with me? Pomódlmy się. Father, thank you for the fact that you are faithful even when we are not. Ojcze, dziękuję Ci za to, że Ty jesteś wierny nawet wtedy, kiedy my nie jesteśmy. God, there has never been a time that you have made a promise and failed to keep it. Boże, nigdy nie było tak, że obiecałbyś coś i tego nie dotrzymał. You have promised us so many great things. Obiecałeś nam tak wiele wspaniałych rzeczy. And this is why our hope is found only in you.
I dlatego nasza nadzieja jest tylko w Tobie. Because you alone can save us. Ponieważ tylko Ty możesz nas zbawić. And we need your salvation. A my potrzebujemy Twojego zbawienia. Each and every one of us. Każdy z nas. Father, forgive us. Ojcze, przebacz nam. We have sinned against you today, yesterday, and we will again tomorrow. Zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie wczoraj, dzisiaj i będziemy w kolejnych dniach również. So, Father, please continue to show us your mercy and forgiveness. Więc proszę Cię, Ojcze, nadal okazuj nam Twoją miłość i łaskę. And may our lives look more and more like you every day. I spraw, aby nasze życie każdego dnia było bardziej podobne do Ciebie. And may we become more and more faithful to you. I abyśmy się starli jeszcze bardziej wierni Tobie. Because you are faithful to us. Ponieważ Ty jesteś wierny nam. Thank you for Jesus. Dziękujemy Ci za Jezusa. Thank you for the cross and the empty tomb. Dziękuję Ci za krzyż i pusty grób. Thank you for salvation in His name and His name alone. Dziękujemy Ci za zbawienie w Jego imieniu i tylko w Jego imieniu. Pray this in His name. I modlimy się w Jego imieniu. Amen. Amen.